będzie chodziło z tym Stardropem. To naprawdę wygląda potężnie. Nowy Brawl Talk! W tym momencie na ekranie wyświetla się osoba, która zgarnia nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby zostawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, może być to adres e-mail, ID z Discorda albo nazwa z Instagrama, po prostu coś, żebym mógł wysłać ci nagrodę w wiadomości prywatnej. A dzisiaj mamy naprawdę piękny dzień, ponieważ nadchodzi nowy sezon i dzięki temu mam nowiutkie skiny do rozdania dla was totalnie za darmo. Jedna osoba spod tego odcinka otrzyma ode mnie nowego skina przedpremierowo, jakim jest złodziej Edgar. Wygląda naprawdę kozacko, w ogóle wszystkie te skiny z serii Piaski Czasu są mega mocne. Myślę, że zdecydowanie jest to jedno z najlepszych przebrań do Edgara. No i bardzo się cieszę, że dostałem te skiny od Supercella, żeby wam je rozdać. Także jeżeli chcesz zgarnąć tego skina złodziej Edgar przedpremierowo totalnie za darmo, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj kanał, wciskając ten guziczek subskrybuj tam na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie 20 ostatnich subskrybentów. Miej pisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. Dzięki za wsparcie, kod Damian w serduszku i napisz w komentarzu, co ze wszystkich nowości, które pojawią się w Brawl Stars, spodobało ci się najbardziej. Może nowy tryb rankingowy? Który ze skinów, a może który z Ademiarzy? Napisz o tym w komentarzu. Powodzonka! Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Daily na moim kanale. I wreszcie dostaliśmy nowego Brawl Talka! Mega się tym wszystkim jaram i w tym odcinku pokażę wam wszystkie nowości, które pojawią się w Brawl Stars wraz z najbliższą aktualizacją. Na pewno będzie dwóch nowych Zadymiarzy, no i zobaczymy, co jeszcze się potwierdzi z tych rzeczy, o których ostatnio mówiłem na odcinku. To jeszcze szybko zróbmy taką małą ankietę. Każdemu, kto podoba się nowy update, nowe rzeczy, które Supercell postanowił dodać, zostawia teraz łapkę w górę. Sprawdzimy, jak dużo osób pozytywnie odbiera tą aktualizację. No i może spróbujmy dobić tutaj 20 tysięcy łapek, dacie radę? Zobaczymy, a teraz lecimy już badać te nowości. Kliki, jedziemy. Dobra, gadka, dziwny amorek z bagien, zabójcza gwiazda K-pop, przebrania z Piasków Czasu, przebrania na Ragnarok, nowy tryb rankingowy z nowym Stardropem, nowy tryb solo, nowe hiperdoładowanie, nie tylko. I co to za skiny? Dobra, czekajcie, za dużo tych informacji, co tu się podziało? Po pierwsze, jednym z nowych Zadymiarzy będzie ten dziwny amorek z bagien. Czyli idealnie trafiłem ze schematem postaci właśnie w moim odcinku, z różnymi leakami i przewidywaniami, co może być właśnie w tym Brawl Talku. Co prawda u mnie wyglądał trochę inaczej, ale i tak trafiony, no bo to jest amorek z bagien do trio z Willow. Czyli wszystko tak, jak miało być. Drugim brawlerem będzie jakaś K-popiara. Więcej o niej się dowiemy za chwilę. Ale o co będzie chodziło z tym Stardropem jakimś w ogóle za rankedy? Co to jest? Te skiny jakieś mega dziwne. Czy Spike jest kupą, która zrobiła kupę? Co? Przejdźmy dalej po prostu. Okej, brał gadka! I uwaga, tutaj się jakieś piaski rozsypują. Dobra, okej, wszystko się jakby cofa, tak, w czasie. Tutaj Marcio jeszcze wyszedł. I mamy megaboksy! Co jest? Ale czekajcie, jak działa to cofanie się w czasie? Czy to ma jakoś symbolizować, że teraz Brawl Stars wróciło może do hype'u, jaki był kiedyś, wcześniej? Że wiecie, że trochę się tak wszystko cofnęło w czasie, a po prostu historia się powtarza, tak? I co tu się dzieje? Czy oni coś mówią? Nie mówią nic, bo mam napisy włączone, to by było coś pokazane. Ale dziwnie to wygląda, no jakby trochę tańczyli, nie? Dobra, tutaj Marcio... O! O! Zapraszamy na Brawl Gadkę! Czy jest coś, co kochają wszyscy? Tak jest, komary. Co? Jak to komary? Angelo to pierwszy nowy Zadymiarz tej aktualizacji, który dołączy do trio Willow. Ten Zadymiarz mieszka w bagiennym tunelu miłości w Parku Star i uwielbia plotkować o Zadymiarzach, aby prowokować ich do walki. Angelo to strzelec wyborowy, a im dłużej będziesz celować, tym potężniej zaatakuje. Poza tym Angelo może także unosić się nad wodą jak komar. Okej, czyli to będzie właśnie taki brawler dystansowy, jak tutaj widzicie, ma tą swoją strzałę i będzie mógł jeszcze przechodzić nad wodą troszeczkę jak Eve, więc kit, no całkiem może być mocny. Zobaczymy, jak bardzo ten komar będzie wkurzający w Brawl Stars, ale na początku pewnie mocno, nie? Bo zawsze ci brawlerzy są mocni na samym starcie, potem trzeba ich nerfić. Ale okej, wygląda tak dosyć przyjemnie. Tutaj jeszcze jakieś bagno sobie przywołuje. I z tego, co tutaj widzę, im dłużej będzie się trzymało jakby atak, to tym większy damage zada właśnie ta nasza strzała. Ciekawe. Wykonując super atak, Angelo przywołuje część bagien, raniąc wszystkich wrogów, którzy się w nim znajdują. Bagno wzmacnia także atak Angela. Jego strzały zostają zatrute i zadają obrażenia rozłożone w czasie. Angelo to epicki Zadymiarz, a za 29 klejnotów kupisz dla niego nowe przebranie Elf Angelo. Okej, no taki... Nie wiem, czy taki mega słodziak. Mam wrażenie, że ten skin jest strasznie podobny do tego jego defaultowego. Ale okej, no bo to jest skin za 29 gemów, tak? To bagno jest dosyć ciekawe. No to co, mamy nowego brawlera do trio z Willow i wydaje mi się, że będzie całkiem fajny. Ja tak wstępnie daję mu taką ocenkę 7 na 10, może 8, o, coś w ten deseń. Myślę, że będzie dosyć fajny. Ale jak tak patrzę na tego Angelo Cupidyna, to nie wiem, tak średnio mi pasuje na Cupidyna. Jakoś Cupidyn mi się bardziej kojarzy z bardziej uroczym, a tutaj, no dobra, to miał być taki lekko amor z bagien, tak? A teraz ktoś, kogo trochę przyjemniej się słucha. Melody to mistyczna Zadymiara, druga w kolejności w tej aktualizacji i pojawi się w marcu. Ta popularna artystka karaoke z Parku Star miewa wahania nastrojów. Czasami jest słodka i delikatna jak róża, a czasami ostra jak jej kolce. To zabójczyni wyposażona w daleko
dalekosiężny atak, który zadaje umiarkowane obrażenia, ale źródłem jej prawdziwej siły są krążące wokół niej muzyczne nuty, które otrzymuje się za każde trafienie. Nuty nieustannie krążą wokół niej i zadają obrażenia przy kontakcie. Może mieć do 3 nut jednocześnie, które po pewnym czasie zaczynają znikać. Gdy naładuje super atak, może 3-krotnie wykonać sprint, ale musi to zrobić podczas tej samej aktywacji super ataku. Super atak nie będzie się ładować, dopóki nie zużyje 3 sprintów. W uproszczeniu chodzi o to, by postać wybiegała we wrogów, gdy jest otoczona nutami. Okej, okay, Melody ma nordyckie przebranie o nazwie Sif Melody. Dobra, to tak na spokojnie, no design ona ma naprawdę bardzo, bardzo mocny i tutaj nie jestem pewny, do którego trio ona trafi. Może w sumie do Miko i Loli, ale wygląda naprawdę mocno. Fajnie, że jest ona właśnie takim zadymiarzem dystansowym, ja lubię grać też właśnie brawlerami z tej kategorii. Te nutki się wydają też całkiem ciekawą mechaniką, no i ten jej super atak, który tak naprawdę działa razy 3. Oj, coś czuję, że ta postać będzie naprawdę srogi młyn robiła, jak wyjdzie. No bo zobaczcie sami, bum! I od razu zaraz jakiś drugi super atak, no nie używa jeszcze, ale tu znowu używa jeszcze te nutki cały czas. Nie no, to naprawdę wygląda potężnie. I póki co wydaje mi się, że ta zadymiara jest chyba ciekawszym brawlerem z tej aktualizacji i ja jej daję taką 9. Co do skina Sif Melody, no to jest właśnie taki nordycki styl i całkiem okej. 6 nowych hiperdoładowań dla Cordeliusa. Spowalnia wszystkich, którzy trafią z nim do Krainy Cieni. Bas, z aktywnym hiperdoładowaniem może ciągle używać super ataku. Co? Czekajcie, co? Bas z aktywnym hiperdoładowaniem może ciągle używać super ataku? Czyli to oznacza, że jak się naładuje hiperdoładowanie na bazie i odpali, to cały czas ma się ulta i można latać wszędzie, wszystkich stunować? O, ja dupla widzowie. To jest naprawdę coś mocnego. Myślę, że ten Bas będzie chyba jednym z najlepszych brawlerów z tym hiperdoładowaniem. Dobra, sprawdźmy kolejny. El Primo uderza na większym obszarze i przyciąga wrogów zamiast ich odpychać. Okej, okay, przyjemnie. Super atak Bell skupia się teraz na jej celu. W ogóle z tym super atakiem Bell to chodzi, że to jest właśnie taki troszeczkę auto-aim właśnie z tego super, że po prostu zawsze chyba trafi w cel, coś w ten deseń. Kiełek tutaj teraz zadaje jeszcze obrażenia od tego swojego ulta. A guma do rzucia Bibi dzieli się na pół, gdy trafi w cel. Okej, okay, może skupmy się na tym trochę bardziej. Widać w ogóle na ile można podzielić. Dobra, zobaczmy to. Bibi tutaj ma 2 kuleczki, jak widzicie. One się tam gdzieś rozleciały, ale za chwilę chyba tu powinny wrócić. I jak trafiają na nie, to jeszcze się dzielą? Tutaj? Nie, nie dzielą się chyba, czyli mogą być tylko 2 z tego, co tutaj widzę. Wraca wydarzenie, wyzwolenie hiperdoładowania, ale teraz tylko w starciu. Super ataki i hiperdoładowania będą ładować się szybciej. A więc wszystko po staremu, ukończ misję wydarzenia, otrzymasz darmowe losowe hiperdoładowanie. Wydarzenie rozpocznie się zaraz po wprowadzeniu aktualizacji, ale potrwa tylko kilka dni, więc trzeba się pośpieszyć. Czyli taki standardzik widzowie, jak widzicie, w tym wydarzeniu będzie trzeba aktywować hiperdoładowanie 20 razy i wtedy otrzyma się jedno losowe za darmo. No i z tych nowych fajnie by było mieć to do El Primo, do Baza, w sumie wszystkie byłoby mieć fajnie. Ale najbardziej bym chciał mieć chyba właśnie do Baza, do El Primo, czy może ten Kiełek też w sumie byłby nagle trochę jeszcze bardziej używalny. Następny sezon pojawi się w marcu i będzie nosił nazwę Piaski Czasu. Wraz z nim wprowadzimy przebrania z piasków czasu. Tancerkę Shelly. To przebranie z karnetu zenmiarskiego ma 2 odmiany kolorystyczne. Ej, bardzo fajne. To jest ten, jak z Aladdina. Jak Jasmine tutaj ta Shelly wygląda. Mega, mega spoko, naprawdę. Atakuje lampą ta tancerka Shelly, no dobra. Uuu, jeszcze taka jest, dobra. I kolejnym przebraniem jest dynastyczny Mike. W tym przebraniu jest brudnym, bogatym górnikiem, ale wygląda naprawdę spoko, jak jakiś sułtan. Po prostu rzuca klejnotami we wrogów, a złodziej Edgar chce ukraść trochę tych błyskotek Mike'owi. Surdzini, nazwa mówi wszystko. I wreszcie pustynny skorpion Chuck. Przebranie dostępne za 299 klejnotów wraz ze specjalnymi odznakami, zdjęciem profilowym, animacjami, specjalnym głosem i efektami eliminacji. Strasznie szybko na te skiny przeleciały, ale naprawdę, słuchajcie, te piaski czasu wyglądają dobrze. Taką większą recenzję dostaniecie ode mnie w jednym z filmów właśnie ze sneak peeków i tam wam pokażę wszystkie te skiny, ale tutaj widzimy, że właśnie Dynamite też ma bardzo fajną tą skrzynkę, która tutaj wybucha. A no ta, ja nie zwróciłem na to uwagi, on rzuca w ogóle klejnotami, no to na takim game grabie to jakichś bambików można baitować. Przyjemne całkiem, nie powiem. Dalej, słuchajcie, mamy złodzieja Edgara, którego dzisiaj ode mnie możecie zgarnąć totalnie za darmo, właśnie dzięki temu, że współpracuję z Supercellem i naprawdę przyjemny skinek tutaj pasuje też do całej tej tematyki. Wydaje mi się, że będzie pewnie kosztował tak ze 150 gemów, jak nie więcej. Dlatego też mega, mega spoko, że mogę go wam rozdać właśnie pod tym filmem. Pamiętajcie o łapeczce w górę. I słuchajcie, zapraszam was na mojego Instagrama Damian4ty. Padajcie tam i zostawcie followka, bo myślę, że jednego ze skinów, które dostałem, rozdam też właśnie na Instagramie. Więc bardzo serdecznie polecam je tam obserwować. Też mało brakuje do 100 tysięcy followów, a na taką okazję przygotuję tam dla was coś grubego. Ten Jin też całkiem git, w ogóle połączyli trochę dwóch brawlerów, Jina i Serge'a. Surdzini. No i ten skorpionek, nie, to jest ewidentnie najlepszy skin do Chucka, nie? Ale no, nie dziwię się, że jest taki drogi, nowy legendarny skinek. Jakie on tu ma eliminacje? Czy widać tutaj? Widać, aha, dobra, takie coś tutaj jakby wyskakuje, taki jakby mecha skorpion trochę. Okej, okay, jeszcze tutaj jakiegoś pina pokazali? Nie, no przyjemny też całkiem, naprawdę.
skubaniec będzie drogi. No i z tego co tutaj widzimy, dostaniemy też nową kolekcję Lime Friends i widzę, że te już chyba wyglądają lepiej niż poprzednie. Chociaż te poprzednie też wcale nie były jakieś mega złe, mi się niektóre podobały. O, na przykład taki Rafsik, o. Funka Colette zostanie Lime Friends Connie. Rakietowy Brown połączy Broka z klasycznym niedźwiedziem Brownem. Dziewczyny podchwycą dziwny klimat sali dzięki balonowej sali. Więcej boskich przebrań, ale z innej mitologii. O! I słuchajcie, tu wjeżdża teraz młot. A co do skinów Lime Friends, tak dla mnie spoko. Bang! Uwaga, jest! Dobra, czyli mitologia nordycka, Ragnarok, kolejny sezon, słuchajcie, chyba tak będzie się właśnie nazywał. Inspirowany mitologią nordycką, Fenrir Bas! Okej, bardzo fajny, jaki chaos tutaj robi. Dobra, dalej mamy Skarnetu Zadymiarskiego, czyli tak, to będzie nowy sezon, dobra, czyli jak tutaj mówią, że to jest przebranie Skarnetu Zadymiarskiego, to musi być nowy sezon. Czyli kolejna rzecz się potwierdziła, widzowie, mega, mega dobrze. I ten w ogóle bazik ma też dwie wersje kolorystyczne, okej, no dobra, no w sumie Skarnetu, to nic. Ej, ten ostatni! Patrzcie tego tutaj fioletowego. Ej, mega kozak, chcę tego baza. Loki Chester! Świetnie pasuje do tej, no oczywiście, że Loki świetnie pasuje. Odin Cordelius, taki git, ale Loki lepszy. Skadi Jesse, okej, dobra, fajna, fajna. No i to jest Steve Melody, która była wcześniej pokazana, 29 gemów. I Thor Bibi! Czyli słuchajcie, widzowie, jest tak jak mówiłem, no Thor to nie będzie nowy Zadymiarz. I po prostu dostajemy skina Thora, a nie Thora jako Brawlera. No nic dziwnego, bo taki Thor sam w sobie byłby zbyt OP, musiałby być jakąś nową legendą, a dopiero co wyszła nowa. No i ten skinek w sumie Thor do Bibi całkiem pasuje. Wszystkie te skiny jeszcze omówimy. Ale jak na razie aktualizacja naprawdę bardzo fajna. Bogini Gromów. I to jest przebranie za 299 klejnotów? Dostępne ze wszystkimi dodatkami. Dobra, ej, czekajcie, czy pokazali jakie ona będzie tutaj miała eliminację? Boom! I tutaj taki piorun jest? Dobra. Dobra, okej. Okay. No, może być. Ale za 300 gemów? Mecha skiny! I słuchajcie, jestem do Colta. W ogóle całkiem fajnie wygląda w grze. Miałem rację. Mecha Leon się tutaj jakiś pojawił. 299 klejnotów. Kolejne legendarne przebranie. Dwie wersje kolorystyczne. Ciekawy, ale chyba nie jest jakimś moim top ulubionym skinem. I tutaj jest zwycięzca Supercell Make, oczywiście właśnie ten kolcik mecha. Czy on w grze też będzie się jakoś tak fajnie obracał? No nie wiem, ale ej! Dostał jeszcze dwie wersje kolorystyczne. Okej. Okay. Ciekawy jestem tych wersji kolorystycznych. Fajnie się obraca w ogóle, ta animacja jest naprawdę przyjemna. Żółty? Wygląda naprawdę w porządku. Aha, jeszcze jest taki. No chyba najbardziej ten żółty mi się podobał. I słuchajcie, te dziwne skiny. Jestem bardzo ciekawy, jak ten Spike będzie się nazywał w polskiej wersji językowej. Za chwilę się przekonamy. Miotacz Fang! Dobra, o nim to w sumie wiedzieliśmy. Piskliwa Nuta, przebranie jest Quick za 29 klejnotów. No i Spike Kupa, czyli najbardziej g***ne przebranie w historii. No jest, on takim klockiem rzuca z jakąś tęczą. Co to jest za skin? I dlaczego on jest w ogóle w jakiejś pieluszce? O co tu chodzi? Nie, dobra. I tak go pewnie kupię. O nie, mocne. Naprawdę, to w ogóle tęcza jakaś za nim. I jeszcze słuchajcie, jakiś Primo Shark. Też mega dziwny skin. W sensie śmieszny, ale w grze. Nie, no taki śmieszny jest. Jakby były jakieś może inne wersje kolorystyczne. Ten żółty mam wrażenie, że do niego jakoś tak za bardzo nie pasuje. Jakieś rybki też ma. I on jakiś taki przerażony jest, nie? A te rybki tutaj mu z super ataku wyskakują. Patrzcie, bum! O, jakieś rybcie tu lecą, nie? Okej. Okay. W tej aktualizacji dodajemy także nowy tryb solo. Ucieczka z trofeum. Rywalizuje 10 graczy tak jak w starciu. Jednak, aby zdobyć puchary w tym trybie, trzeba zebrać je podczas meczu. Eliminując graczy i boty, albo stając na placu boju jako ostatni. Po wyeliminowaniu 5 graczy na mapie aktywują się portale, więc będzie można uciec z pola bitwy, zbierając ze sobą wszystkie zdobyte puchary. Portal nie działa jednak natychmiastowo, a aktywuje się po wejściu gracza, ale trzeba chwilę zaczekać, aby bezpiecznie opuścić mecz. Jeśli gracz zostanie pokonany, straci wszystkie swoje puchary, nawet jeśli zebrał ich mnóstwo. A więc nie dajcie się zabić. Gdy pokonasz Zadymiarza, możesz zebrać wszystkie puchary, które niósł. Nie ma chmur toksycznych, ponieważ niektóre portale mogą znajdować się na krańcach map. Jeżeli nikt nie ucieknie przed upływem czasu, wszyscy przegrywają. Okej, więc trzeba wskoczyć do portalu. Ucieczka z trofeum będzie dostępna od początku sezonu Piaski Czasu, czyli od razu od marca dostaniemy ten tryb. Naprawdę mega się jaram, to brzmi mega ciekawie, tylko że jestem też zaciekawiony, czy tyle na przykład, ile pucharków zbierzemy, to tyle po prostu dostaniemy za wygranie, chociaż wydaje mi się, że pewnie tak nie będzie i to będzie działało na jakimś takim rankingu miejscowym po prostu po ilości pucharków i będzie przyznawało te puchy tak jak aktualnie to wygląda na przykład w gierkach na solo, ale naprawdę bardzo ciekawy trybik, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Ja się nie mogę doczekać, żeby go przetestować. I mam nadzieję, że wy też, bo wygląda kozacko.
Boom, tepek El Primo. Liga Mocy jest martwa, a mecze rankingowe żyją. Nowe rozgrywki w trybie rankingowym zastępują Ligę Mocy, oferując więcej satysfakcji, nagród, zabawy i uczciwej rozgrywki. Na start można wybrać tylko zadymiarzy o poziomie mocy 9 lub wyższym, więc nie powinno się spotykać zbyt wielu randomowych leszczy od poziomu brązu do złota. Mecze będą rozgrywane do jednej wygranej, bez fazy blokowania, podobnie jak Mega Świnia. Okej, okay. Będzie to sprzyjać niedzielnym graczom, którzy chcą rozpocząć grę w tym trybie. Między Diamentem a Mistrzem wracamy do znanego formatu. Najlepszy z trzech z fazą blokowania. Poziom diamentowy może osiągnąć tylko gracz z co najmniej 12 zadymiarzami o poziomie mocy 9 lub wyższym. A jeśli mowa o rangach, spójrzcie, jakie są piękne. Usunęliśmy kolejki solo i drużyna, więc teraz można grać solo we dwójkę lub w trzyosobowej drużynie. A jeżeli zdarzy ci się grać solo przeciwko drużynie, funkcja łączenia graczy przystosowuje się i zadba o bardziej wyrównany matchmaking? A to dosyć ciekawe. Aby wszystko było jasne, teraz gracz naprawdę widzi, ile punktów zdobył lub ile stracił po zakończeniu meczu. Choć to może być trochę kontrowersyjne, ranga rankingowa będzie resetowana na początku każdego miesiąca. Z drugiej strony, w każdym nowym sezonie damy graczom wzmocnienie, więc szybko wrócą na poprzednią pozycję. Dostaną ją tylko uczestniczy trybu rankingowego z poprzedniego sezonu, a przy okazji sezony rankingowe będą teraz trwać tylko miesiąc. Nowy tryb rankingowy z pewnością znacznie zmieni rozgrywkę. Dodajemy także modyfikatory. Wyobrażam sobie pierwszą reakcję, ale to jest tryb rywalizacji! Tak jest, w związku z tym modyfikatory w tym trybie rankingowym będą dotyczyć obu drużyn w równym stopniu. Więc tylko od was zależy, kogo wybierzecie do losowo wybranej mapy i modyfikatora. Dostępne modyfikatory to: szybki ogień, gdy atak trafi w cel, przeładujesz amunicję. Odliczanie do wybuchu stopniowo niszczy otoczenie. Wielki przyjaciel, wszyscy zadymiarze mają tyle samo punktów życia, co zadymiarz drużyny, który ma ich najwięcej. Kozackie, kolczasta amunicja, wszystkie obrażenia pozostawiają... Co? Pozostawiają dot jak Byron. Aha, dobra. I ciężkie bity. Wszyscy zadymiarze są odporni na efekty kontroli i na tłumienie, takie jak spowolnienie i ogłuszanie. Okej, więc tylko od was zależy, jak dostosujecie strategię do losowo wybranej mapy i modyfikatora. Chcemy zaproponować około 3 modyfikatorów na sezon, więc nie trzeba będzie ciągle uczyć się wszystkiego od nowa. Ej, dobra, bo oni tu dalej lecą, a ja muszę dodać jakieś swoje 3 słowa. Serio? Chce mi się zagrać w ten tryb. Po pierwsze, nowe kozackie rangi, ciekawe modyfikatory. Myślę, że dzięki nim większa ilość brawlerów też będzie bardziej użyteczna na takich wyższych poziomach. Miesięczny ranking, ej, to wygląda naprawdę dobrze. To się odwala z tym Brawl Starsem ostatnio, że takie dobre update'y dają. Twórcy tutaj generalnie proszą o zaufanie i ta zmiana powinna sprawić, że gra dłużej zachowa świeżość i będzie zabawniejsza. Zobaczymy, jak pójdą 2 kolejne sezony, będziemy śledzić opinie w mediach społecznościowych i dane rejestrowane w grze. Jeśli okażą się kiepskie, wprowadzimy zmiany. No i fajnie, no i tutaj widać, słuchajcie, że Supercell cały czas słucha graczy, reaguje na ich potrzeby, pragnienia i ja jestem z tego jak najbardziej zadowolony. A co z nagrodami? Cóż, to dropy star! O, dokładnie! Najpierw posłuchajcie, ok? Mamy dropy star nowego typu nazwane rankingowymi dropami star. W rankingowych dropach star będziecie mogli znaleźć przedmioty kosmetyczne i błyskotki ze wszystkich wcześniejszych sezonów Ligi Mocy! W rankingowych dropach star są tylko przedmioty kosmetyczne, a jeżeli byliście aktywnymi graczami w poprzednich edycjach Ligi Mocy, za wszystkie przedmioty kosmetyczne i przebrania dostaniecie błyskotki. Okej, okay, przebrania, które były dostępne wyłącznie w poprzednich sezonach, zostaną przemalowane i także zostaną dodane do przyszłych dropów star, okej. Okay. Mamy także przebranie sezonu, które można znaleźć tylko w rankingowych dropach. I jak widzicie, to będzie ten nowy Loki. Okej. Okay. Przy podwyższonej szansie, jeżeli znajdziecie je za darmo, koniec z odblokowaniem opcji zakupu. Każde przebranie dodane do rankingowych dropów star pozostanie tam na zawsze, okej. Okay. Jedyny sposób na ich zdobycie jest gra w trybie rankingowym. Oprócz rankingowych dropów star mamy też trochę legendarnych star dropów. Pierwszy jest dostępny na diamencie i pamiętajcie, że teraz sezony trwają miesiąc. Okej. Okay. Więc wszystkie pozostawione tu nagrody można ponownie zdobyć co miesiąc. Mamy też nowy typ nagród kosmetycznych. Będą one przyznawane automatycznie po osiągnięciu nowej rangi. Każda ranga ma 3 odmiany, które będą dodatkowo ulepszane za każdym razem, gdy osiągniecie ponownie tą samą rangę w różnych sezonach. Jeśli nie chcecie chwalić się tą rangą, możecie wyłączyć tę opcję na ekranie karty bitewnej. Z tymi błyskotkami to chyba jest tak, że po prostu osoby, które mają wszystkie przebrania, otrzymają jakieś błyskotki. Czyli jak nie mam wszystkich, to nie dostanę za te moje kilka? Dobra, i to i tak jest taka mniej ważna rzecz. Tutaj mamy też koncept arty przemodelowanych skinów. Powiem wam szczerze, że co, ta Nita wygląda ciekawie, ten bas nawet git, ten salon 8-bit, nie? Też spoko. A co do samego trybu rankingowego? Genialne, no będę w to nawalał pewnie dużo czasu. Nowy cel życiowy, widzowie, trzeba odblokować Lokiego w Brawl Stars. Te rangi też naprawdę mega, mega kozacko wyglądają, nie? Jak to fajnie tutaj wszystko na tym profilu też widać. Naprawdę to jest dobrze zrobione, podoba mi się. Przycisk Głoś został w końcu ulepszony i jest gotowy, by siać spustoszenie wśród toksycznych graczy. Każdy gracz będzie miał wskaźnik reputacji i jeśli dostanie czerwoną kartkę, zostanie zawieszony w trybie rankingowym. Boże, reputacja można odzyskać po prostu grając zgodnie z zasadami. Okej, okay, zgłaszając graczy macie 3 opcje.
opcje: sabotowanie gry, oszukiwanie i randomowi leszcze. Bad randoms. Jest też opcja wyjaśnienia każdej z tych kategorii. Można wysłać do 10 zgłoszeń dziennie. A to zapobiec nieuzasadnionym zgłoszeniom i niemądremu zgłaszaniu niewinnych graczy. O. No i słuchajcie, oczywiście tutaj info o tym giveaway. Jak chcecie wziąć udział i zgarnąć takiego Edgara przedpremierowo, to oczywiście łapeczka, subik. I dodano misje rankingowe. Sława daje teraz specjalne przedmioty kosmetyczne. Okej, tła, karty bitewne, animowane profile graczy i odznaki. No wreszcie to dodali. Fizyka i animacja zadymiarze troszeczkę ulepszono. Wracają złote i srebrne przebrania, dużo ich tutaj dodali. Wyzwanie mistrzostw Brawl Stars powraca w marcu. Mnóstwo zmian w zakresie balansu, przycisk satysfakcji po meczu do celów naukowych. I co? No i to będzie na tyle, słuchajcie. Ja się mega jaram tymi wszystkimi nowościami, to jest coś pięknego, słuchajcie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli macie tak samo. W najbliższym tygodniu będzie pełno sneak peeków odnośnie tego update'a na moim kanale, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, Damian4ty, a teraz to by było ode mnie tyle. Widzimy się już jutro. Siemano!